W dobie komunikacji online wszyscy mierzymy się z różnymi wyzwaniami, nie tylko technicznymi, ale również z własnymi słabościami. Jedną z nich jest włączanie kamery podczas spotkań online. Zostańcie i posłuchajcie, dlaczego mimo wszystko warto włączać kamerę i jakie ona może nam przynieść korzyści. Dzień dobry, jak zwykle gorąco i serdecznie Was witam. W dobie spotkań online, kiedy mamy Zoomy, Teamsy i Meety, załatwiamy tak większość spotkań. O tym, jak takie spotkanie przygotować i o co zadbać, opowiadałam Wam już wcześniej. Dziś chcę Wam powiedzieć, dlaczego mimo wszystko, chociaż wielu z nas tego nie lubi, a dużą część to stresuje, warto włączać kamerę. Jak pamiętacie, a jeśli nie, to wróćcie do tego odcinka, kiedy mówiłam Wam o komunikacji niewerbalnej, to mówiłam o tym, dlaczego ta komunikacja jest ważna i jakie ma znaczenie. Otóż to jest taki kanał informowania naszego rozmówcy o nas, z którego on czerpie bardzo dużo informacji. Oczywiście, że słowa są bardzo ważne i one są głównym nośnikiem treści, ale wszystko, co dzieje się dookoła, czyli to, jak się zachowujemy podczas mówienia, jaki mamy głos, jak gestykulujemy i jak wyglądamy, jest bardzo ważną, komplementarną częścią każdego komunikatu. Kiedy nie pozwalamy rozmówcy odebrać informacji z tego kanału, bo na przykład mamy wyłączoną kamerę, to pozbawiamy się być może bardzo korzystnych informacji na swój temat. I wcale nie chodzi tutaj o to, czy danego dnia dobrze wyglądacie, czy jesteście dobrze ubrani, a w waszym pokoju jest posprzątane na błysk. Chodzi po prostu o to, żeby ten komunikat dopełnić. Dopełnić go prostymi gestami, takimi jak chociażby uśmiech. Zauważcie, oczywiście przez telefon czy przez sam komunikator głosowy też słychać, że jest się raczej radosnym niż poważnym, ale jednak miło rozmawia się, kiedy po drugiej stronie jest po prostu uśmiechnięta twarz. Kamera robi dobrą robotę. Kamera pokazuje nasz rzeczywisty stosunek do tej drugiej strony. Jeżeli zależy nam na jakimś spotkaniu, szczególnie na przykład jeżeli jest to spotkanie w sprawie pracy, czy są to jakieś spotkania strategiczne, po których coś ma się wydarzyć, są to spotkania, na których Wam po prostu bardzo zależy, to wtedy warto się przełamać, warto zadbać o przestrzeń w jakimś minimalnym zakresie i włączyć kamerę. Oprócz tego, że jest uśmiech, to jest też pełna gestykulacja. Kiedy ktoś nas widzi, to widzi, jaką wkładamy energię w to, żeby powiedzieć, jak gestykulujemy, jaką mamy melodię. Wszystko, co mówimy, zaczyna się stawać jednym spójnym obrazem. To tak, jak mamy obrazek z puzli. I wtedy, kiedy wyłączamy kamerę, to tak jakbyśmy po prostu zgubili kilka elementów. Będzie pięknie, ale jednak to nie będzie to. Przełamcie się zatem, włączcie kamerę, spróbujcie to zrobić. Najpierw spróbujcie to zrobić w domu, albo może ze znajomymi. Natomiast postarajcie się, żeby też na spotkaniach online'owych, na spotkaniach waszych zawodowych ta kamera się pojawiła. Zobaczycie, będziecie mieć lepsze efekty, będziecie mieć po prostu lepsze i ciekawsze spotkania. Czego Wam oczywiście życzę. Tymczasem trzymajcie się ciepło, subskrybujcie kanał i do zobaczenia.